kochani, zaczynamy nowy tydzień. Powiem wam, że mieliśmy naprawdę wspaniały weekend. Jak usłyszycie, co robiliśmy, to w sumie stwierdzicie, że to nic specjalnego i nie ma czym tu się najzwyczajniej ekscytować, ale ja teraz czerpię taką przyjemność z takich małych, zwykłych rzeczy i z takiego zwykłego życia, bo wolne weekendy to coś, o czym marzyłam od 3 lat i teraz, kiedy w końcu skończyłam studia, je mam, więc bardzo je celebruję i do tej pory zawsze tak było, że nawet jak nie miałam zajęć w weekendy albo miałam je tylko połowicznie, na przykład tylko w sobotę albo nawet w niedzielę, potem się zdarzało trochę krócej w tym ostatnim semestrze studiów, to przez pracę i natłok obowiązków w tygodniu, no zawsze w weekend robiliśmy jakieś takie duże rzeczy. A tu gdzieś pojechać, a tu coś załatwić, a tu coś kupić. I wyczekiwaliśmy takich weekendów, kiedy w końcu będziemy mogli się zastanowić, co my w tym dniu chcemy robić i jak chcemy ten weekend spędzić. I właśnie teraz takie weekendy nastały. W sumie już któryś teraz z kolei nam się taki weekend trafił, kolejne też się takie zapowiadają, więc to jest no po prostu ekstra. W piątek w sumie byliśmy bez większego planu. Kuba był w domu na home office. Ja nagrywałam dla was Clean With Me i piątkowy wieczór spędziliśmy na bieganiu. Teraz, dzisiaj zaczyna się nasz czwarty tydzień biegania i w związku z bieganiem mam w sumie sporo przemyśleń, więc może później wam o tym opowiem, bo chyba dzisiaj będziemy biegać, więc może tak przy okazji się to uda zrobić. I biegaliśmy, słuchajcie, na bulwarach Wiślanych, gdzie no po prostu w piątek to życie tętni, wszyscy są na imprezie i tak dalej. I wtedy nasz fit lifestyle smakuje słodko podwójnie, kiedy w kontraście do naszego healthy biegania widzimy imprezujących ludzi. I no, jak sobie myślimy o tym, że jeszcze niedawno to byliśmy my, to po prostu, wiecie, ważny jest balans. My nadal często chodzimy na imprezy i w ogóle, ale po prostu było to bardzo fajne doświadczenie. W sobotę mieliśmy gości, odwiedziła nas Ola i Mohamed z Egiptu, z Kairu. I ekstra jest to, że znaleźli chwilę, żeby z nami właśnie spędzić czas i została nam, słuchajcie, w domu po nich pamiątka. Mianowicie dwie wielkie walizy, ponieważ odwiedzili nas w Warszawie, pojechali dalej odwiedzić swoją rodzinę i potem tutaj przyjadą zabrać te walizki, ponieważ lecą do Egiptu. No i po prostu tak strategicznie sobie zostawili u nas te bagaże, więc mój dom zawsze otwarty dla moich przyjaciół, gości, znajomych, więc cieszę się, że tak możemy im pomóc. Sobota wieczór zrobiliśmy sobie taką randeczkę we dwójkę, no i niedziela rodzinna właśnie z rodziną Kupy, no i oczywiście finał Mistrzostw Europy, z którego się bardzo cieszymy, z którego wyniku się bardzo cieszymy, bo właśnie Hiszpanii kibicowaliśmy. I oczywiście też w poniedziałek nie mógłby się odbyć bez zakupów spożywczych, więc właśnie wzięłam sobie dwie torby. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze brać torby wielorazowego użytku z domu i wybieram się na zakupy, więc oczywiście, że was zabiorę. Muszę zrobić w ogóle trochę porządek w lodówce. Nie świeci ona jeszcze pustkami, ale brakuje mi mleka, więc jeszcze dziś nie piłam ani kawy, ani maczy. Tutaj mam jeszcze takie fajne lidlowe ziemniaczki gotowe, bardzo już lubię, i kaczkę, więc też na dzisiaj obiad dla mnie i na jutro do pracy dla Kuby mam, ale brakuje nam świeżych warzyw, owoców, jakiś wędlin, no owoce, czego tu jeszcze brakuje, w ogóle trzeba tu zrobić porządek, też papier toaletowy, no trzeba po prostu iść na zakup. Udało mi się wszystko donieść do domu, więc już pokazuję wam zakupy, które zrobiłam i za które łącznie zapłaciłam 160 zł. First things first, papier toaletowy. Second thing second, mleko migdałowe. Puściło mnie to owsiane. Już jestem tydzień na odwyk od owsianego i słuchajcie, idzie ciężko, ale w końcu napiję się kawy, bo nie wiem, przez te upały, przez to, że teraz co noc są burze, jest tak dziwne ciśnienie, że strasznie dziwnie się czuję i czuję, że potrzebuję tej kawy. Dalej wzięłam to i kurczę mi, żeby powiedzieć masło, ale za każdym razem jakby masło, to na mnie krzyczycie, ale my tego używamy zawsze jako substytut masła. Ale też wzięłam masło, zaraz wam powiem do czego. Wzięłam dalej pieczywo, wzięłam 4 bułki, typowe Jay's stuff, czyli boczek. Wzięłam także ocet z czerwonego wina i zaraz też zobaczycie czerwone cebulki, ponieważ chcę dzisiaj zrobić pierwszy raz sama czatni z czerwonej cebuli, ponieważ ostatnio jadłam takie kupne u naszych przyjaciół i
też w restauracji w zeszłym tygodniu i naszła mnie mega ochota i stwierdziłam, ej, to nie może być trudne. Sprawdziłam przepis, ej, to nie jest trudne, więc zrobię je sama. I wzięłam też arbuza, którego zaraz wsadzę do lodówki i później kiedy się schłodzi sobie zjem, bo chyba w te upały nie da się zjeść nic lepszego. Dalej mamy szpinak. Mamy też 4 pomidory malinowe. Wzięłam też szczypiorek oraz udało mi się znaleźć taki mały pęczek pietruszki, ponieważ będę robić dzisiaj masełko czosnkowe. Tak po prostu Kuba je bardzo lubi na kanapkach, ja zresztą też, ale dziś ono będzie miało specjalną funkcję, stąd też masło. Sałata rzymska, to jest chyba moja ulubiona sałata. Ogórki, z nich też ostatnio robię dużo rzeczy. I tutaj mamy mięsa, wzięłam różne wędliny, bo sobie je częściowo zamrożę. Wzięłam filety z piersi z kurczaka, nie wiem co jeszcze z nich zrobię. Mam ochotę chyba na taki grecki obiad, ale je zawsze mam, bardzo często je jem, ale właśnie dzisiaj chcę zrobić razem z masłem czosnkowym i z solą truflową, którą przywiozłam z Grecji, taką gruboziarnistą. Chcę zrobić steki. W ogóle dajcie znać, jeżeli ktoś z was też jest into cooking i wołowina, gdzie kupujecie taką dobrą wołowinę do steków, bo takiej paczkowanej w markecie nie chcę kupować, a u mnie tam, gdzie właśnie kupuję tak na wagę, tak jak powinno być świeże mięso, rzadko się zdarza taka dobra właśnie wołowina, zazwyczaj jest ligawa, ale próbowałam robić steki z ligawy. Nie działa, więc dzisiaj będą steki, więc to będzie niespodzianka dla Jay'a, wiem, że się bardzo ucieszę. Jeszcze wzięłam prosciutto, o, czerwone cebule właśnie do czatni, wzięłam też białe cebule, wiecie, to zawsze trzeba mieć w domu. Chili też do czatni. 4 nektarynki, bo mam ostatnio na nie straszną, straszną fazę. I to tyle. Dzień tak, moje kąpiele, jak w ogóle, no, to jest ponad, tego, że miałam, po prostu mam chora. Hot girl summer era. No. Słuchajcie, już drugi raz w tym tygodniu mi zalało taras. Na szczęście już wszystko zdążyło wyschnąć, w sumie jest tak ciepło. I ja po prostu walczę z tą pogodą. I musiałam sobie dzisiaj wziąć tabletkę przeciwbólową, bo tak, kurczę, niby fajnie, że jest tak gorąco, ale no ciężko po prostu się żyje w taką pogodę. Mimo, że ja cały dzień siedzę w domu z klimatyzacją, to czuję te zmiany ciśnienia i po prostu, no nie wiem, jakoś jest beznadziejnie, więc tabletka mi na szczęście pomogła. Tak cały dzień się bujałam, brać, nie brać, w końcu wzięłam. No i chyba zaraz trzeba będzie składać ten taras, bo już 2 razy mnie w tym tygodniu te deszcze pokonały i zaskoczyły i nam zalało taras, więc 3. razu nie będzie. Czekam już na Kubę, bo właśnie wraca z pracy i słuchajcie, prasowałam. Rzadkość, naprawdę rzadkość. U nas w domu raczej ja się nie tykam prasowania i wynoszenia śmieci praktycznie nigdy, tak jak nie wiem, Kuba gotowanie czy tam jakiejś takiej innej organizacji. Taki mamy podział obowiązków, ale dzisiaj mam ważny dzień w pracy i stwierdziłam, że nie wiem, zrobię to za niego, zwłaszcza, że nie miałam co robić, bo akurat chciałam nagrywać narracje głosowe do TikToków i sąsiedzi nam wiercili, więc nie siedziałam przynajmniej bezczynnie i przypomniałam sobie, dlaczego nie lubię prasować i dlaczego tego nie robię. I już mi się, słuchajcie, przypomniało, jak rok temu po prostu miałam chyba największy nieogar mojego życia i Kasztan u nas mieszkała. Właśnie u nas, bo wtedy zaczęłam być z Kubą, Kuba się do mnie wprowadził i Kasztan była na wakacje i jakoś tak dużo się działo i ja w dodatku nie lubię prasować. I miałam taką górę rzeczy wiecznie, po prostu zawsze miałam kilka pralek na komodzie, po prostu niewyprasowane i ja stamtąd wyciągnęłam te rzeczy i tylko prasowałam to, co chciałam ubrać i to nigdy nie było schowane w szafach, bo nic mi się już wtedy nie mieściło w szafach. No i potem musiałam praktycznie pozbyć się połowy ubrań, żeby zrobić miejsce dla Kuby. To tak, żebyście nie myśleli, że jestem aż tak perfekcyjną panią w domu. No. Ale jest wyprasowane przynajmniej.
Wróciliśmy właśnie z zakupów z Lidla. Dwa foodhole w jednym vlogu. Żyjecie jeszcze? Czajcie to? Niesamowite to jest, ale słuchajcie, nie ma słów, które byłyby w stanie wyrazić moją miłość do Lidla. Jakbym miała kupować rzeczy w jednym sklepie do końca moich dni, to byłby to Lidl i ten oto mój współlokator. Trzeba chyba klimę włączyć, nie? Ciepło jest. No strasznie, co? Strasznie się śmiało ze mnie, że jak idę do Lidla, to jestem jak dziecko we mgle. No, nie jak dziecko we mgle, tylko że w szał zakupów pan. Dobra, to ja będę pokazywać zakupy, a wy zgadujcie, kto to wziął, ja czy Kuba? Uwaga, to sobie wzięliśmy po Lipton, to na drogę do picia. No dobra, to akurat proste, wiadomo, że ja, słuchajcie, Scrub Daddy, jak ktoś z was ogląda Clean Talka, tak jak ja, to wiecie, marzyłam o tej gąbce i słyszałam, że jest super, ale nie sądziłam, że ona jest, słuchajcie, taka twarda. Ona chyba pod wpływem wody mięknie, ale nie mogę doczekać jej użycia. Dobra, to jakiś... Głównie ja przecież zmywam. To ja będę jej używał. Ale ona nie jest do naczyń. Ona jest do sprzątania. Ja myślałem, że ona jest do mycia naczyń. Dobra, rozpoczynamy quiz. Zgadnijcie, kto to kupił. Kuba. Paczka parówek XXL. Pokaż na... O. Paczka parówek XXL. Zgadnijcie, kto to kupił. 3, 2, 1. Kuba. Dwa opakowania prażonej cebulki o smaku bekonu. Kto to kupił? 3, 2, 1. Kuba. Rzeczy azjatyckie. No oczywiście, że ja. Dzisiaj robiłam, słuchajcie, pad thaja i nie miałam pasty z tamaryndowca i użyłam zamiast tego pasty miso i też wyszło super. Ale znalazłam właśnie pastę z tamaryndowca w Lidlu. Czajcie to? Super. Sos sojowy, ocet różowy. Klasyk. Dobra. Sól, pieprz, zapas w młynkach. Sos dodatkowy Kuby oczywiście. Żel do Lidla. Mój. Do ciebie wziąłem sos dodatkowy. Makaron azjatycki, mój, ostrzałka do noży, let's call it wspólna, zapas rzeczy Kuby, mówiłam wam w ostatnim vlogu. Zmarnowałeś preżoną cebulkę. Nie. Taki haul z Lidla właśnie, 160 zł. Co robimy w czwartek wieczór? No gramy w Overcooked. Z polecenia Amelki Szczepaniak z Instastory, słuchajcie, poznaliśmy grę Overcooked, my w ogóle graliśmy w tą samą grę jakby Moving Out, teraz gramy w Overcooked i to jest takie śmieszne. Musicie zobaczyć, jak my gramy. Ja ci będę mówił, co potrzebuję, a ty biegnij tam na ten. Dobra, potrzebuję ryż. Bo ja niepotrzebnie dawałam te rzeczy na ten. Ryba i druga ryba. Tu jest krawędź. No, mówię, jest gotowe. I potrzebuję talerzy. W myciu. Zaraz ryż wybuchnie. Dobra, idę. Yeah. Yes. Dobra, to co jeszcze jeden? Dawaj jeden. W ogóle czujemy się, jakby był piątek, ale jest czwartek wieczór i jedziemy na wycieczkę rowerową na naszego ulubionego kebaba, czyli kebab na Wolę, tam gdzie wcześniej mieszkaliśmy i tak go właśnie przypadkiem odkryliśmy. I jest to nasz ulubiony kebab, nagrywałam test na TikToku na jakiś. Nagrywałam wam dwa TikToki, każdy ma z pół miliona wyświetleń, więc za każdym razem, jak tam jesteśmy, od kiedy nagrałam recenzję, to spotkamy tam kogoś, kto mówi, że jest tam starego polecenia, więc jedziemy tam. Dobrze, wróciliśmy z kebaba, więc będąc w temacie mojego healthy lifestyle zgodnie z obietnicą, opowiem wam o moim bieganiu. Więc long story short, ja i sport to jest generalnie ciężki temat i myślę, że wiele osób tak ma. Być może będziecie mogli się z tym utożsamić, że ja mam tak, że jak widzę tych wszystkich sportowych ludzi, to ja mam takie, nie no, ja nie wierzę, że oni im to serio sprawia przyjemność. I mi na przykład przyjemność ogromną jako dziecko sprawiał tenis, sprawiał taniec itd., itd., ale w takim dorosłym życiu nie miałam w sumie takiego sportu i taka moja relacja ze sportem zepsuła się przez WF. Bardzo nie lubię tego uczucia pocenia się, ponieważ właśnie kojarzyło mi się to ze szkołą, kiedy byłam przymuszana do aktywności fizycznej, na którą nie do końca mam ochotę i dawanie z siebie wszystkiego, a potem w tym pocie i smrodzie siedzenie nie wiadomo ile czasu jeszcze na lekcjach i skupienie się, a to sprawdzenie i tak dalej. No, dla mnie WF to była masakra, przez większość już potem takiego starszego, nastoletniego życia nie chodziłam na te WF-y, miałam
zwolnienie, thank God. No i potem chodziłam sobie sama na siłownię, w sumie przez wiele lat, przestałam ze 2 lata temu, w zeszłym roku w sumie byłam taka bez większej aktywności fizycznej z racji kolczyka w pępku. No i generalnie tak już od dłuższego czasu szukałam sobie jakiejś aktywności fizycznej, bo stwierdziłam, że ja muszę się przekonać, że faktycznie sport może sprawiać przyjemność. I od czasu do czasu gramy sobie w tenisa, Kuba się uczy, ja sobie przypominam, jak się grało. Kiedyś chodzimy sobie na lekcje z tatą Kuby, który jest świetnym tenisistą i świetnym trenerem. No ja wiecie, to jak jest wolny weekend, a tych wolnych weekendów nie było przez wiele miesięcy, wiele lat, więc to tak wiecie, jest doraźnie. I właśnie jakiś czas temu, no właśnie z miesiąc temu, była u nas Weronika z Patrykiem i właśnie dawno się nie widzieliśmy, opowiadali nam o swojej przygodzie ze sportem, o swojej relacji właśnie z taką aktywnością fizyczną i tak dalej, o swoim bieganiu. I stwierdziliśmy, kurde, nie ma co tego przekładać i się umawiać, że zaczniemy biegać od poniedziałku, po prostu Nike, just do it. Więc właśnie tak zrobiliśmy, po prostu pewnego dnia stwierdziliśmy, ej, od dzisiaj biegamy i robimy to regularnie. I kilka moich przemyśleń odnośnie biegania. Po pierwsze, z takich kwestii bajeranckich bardzo przeszkadzają mi AirPodsy. Na skutek wstrząsów pocenia się ciała, ciągle mi wypadają i jest to bardzo uciążliwe, kiedy co chwilę muszę je sobie wpychać do uszu, więc jeżeli macie do polecenia jakieś fajne słuchawki do biegania, chyba najlepiejsze by były dla mnie nauszne, bo nie wierzę w trzymanie się takich dousznych, to dajcie znać. A po drugie, mój Apple Watch odziedziczyła moja mama, więc ja biegam z telefonem w ręku i nie mam co z nim zrobić, więc nie wiem, czy mam sobie znowu kupić Apple Watcha, czy co mam zrobić z telefonem, help me out. Rzeczy, które mnie denerwują w bieganiu. Ludzie z psami. Kiedy te psy są puszczone na luźnej smyczy, albo są w ogóle bez smyczy. Bardzo dużo ludzi chodzi wieczorami z psami właśnie w ten sposób. Jest to niesamowicie irytujące, ponieważ na początku na to nie zwracałam w ogóle uwagi, aż nie zaczęłam mieć takich przypadków, że pies zaczął za mną biec, szczekać albo na mnie skakać. Ja się bardzo boję dużych psów i generalnie obcych psów z racji, że miałam niefajne doświadczenia właśnie z tym związane w dzieciństwie, więc po prostu kiedy spotykam takiego psa, ja teraz zwalniam, żeby się upewnić, że nic mi się nie stanie i bardzo mnie to wybije z rytmu. Kolejna sprawa, bardzo lubię biegać tą samą trasą w kółko. Bardzo łatwo mi się wtedy mierzyć mój progres i wcale mnie to nie nudzi. Jeżeli chodzi o muzykę na słuchawkach, to najbardziej lubię taką muzykę, do której najlepiej mi się tańczy, czyli takie moje klimaty, takie lekkie tropical techno, Rufus du Sol, that's my vibe. I biegam z aplikacją Nike Run Club, polecił mi ją Kuba i jest świetna. Bardzo fajne są takie guided runs, my sobie biegamy takie guided runs, więc to jest fajne, że ten coach wam coś tam gada po drodze, co jakiś czas, trochę słuchacie muzyki, trochę on wam gada, ale już pod koniec, kiedy jestem taka zmęczona i po prostu skupiam się na tym, żeby biec, to trochę mnie to wkurza, ale jestem w stanie to przeżyć i mogę wam pokazać, o, w tym miesiącu przebiegłam już 15 km. Biegamy tak 2 razy, czasami 3 razy w tygodniu, zależy jak nam pozwoli tydzień, jak nam pozwoli czas. No, w moim idealnym świecie biegałabym co drugi albo co trzeci dzień, ale wiecie, różnie się te tygodnie układają. I pierwszego dnia jak zaczęliśmy biegać, to po 10 minutach po prostu myślałam, że umierałam, a teraz w 7 minucie biegu mijam to miejsce, gdzie pierwszy raz biegając umierałam po 10 minutach. I biegnę jeszcze kilka razy dalej i aktualnie już na luzie robię 4 km. Największą dla mnie teraz przeciwnością jest w sumie pogoda, że jest bardzo często gorąco, bo są wieczorami burza, a biegam wieczorem. Nie lubię też biegać tak, wiecie, na przykład teraz jak jest po 22 i jest mega ciemno, bo też lubię wyciszyć swój organizm przed spaniem i nie lubię go tak pobudzać. Problem z bieganiem, słuchajcie, jest w głowie, że to wszystko siedzi w waszej głowie, bo jak już się znajdzie to swoje tempo biegania, co jest na początku problemem i że w bieganiu wcale nie chodzi o to, żeby od początku biec na pełnej parze i być po prostu zmęczonym, bo to zmęczenie i tak przyjdzie z czasem, to po prostu nogi biegną same i twoje nogi biegną same, twoja głowa biegnie sama i to wszystko się rozgrywa w twojej głowie. To jest naprawdę niesamowite. I chyba lubię biegać. Smoke. Ja to smaruję też! Mr. Tini, to w ogóle jakbyśmy były smoke. A do tego czatni się robi. Nasze Friday nights kiedyś, Friday nights dzisiaj. Mateuszek ma urodziny i jutro mu robimy imprezę niespodziankę, więc byliśmy na wspólnych zakupach. Byliśmy, bo jeszcze był z nami tragarz Kuba. Pomocnik. Tak, mamy pełną lodówkę jedzenia, pełną podłogę picia i plan na jutro jest taki, że Ola zabiera Mateuszka na zegrze, na czytanie książeczki, a my w tym czasie wbijamy im na chatę i no, część jedzenia to co się da przygotowujemy dzisiaj, ale jutro będziemy robić już u nich w domu i robimy imprezkę urodzinową. A dzisiaj Mateuszek myśli, że mamy ploty i babeczki. Widzisz, Mateuszku. A jeszcze wychodząc z domu,
wziąłam klucze dla Olusi, żeby miała jutro jak wejść. I mówię do Mateuszka, jak wrócę, to ty pewnie będziesz na siłowni. Muszę wziąć swoje klucze. No, szkoda. No, widzisz, Mateuszek, jak kiedyś zrobisz w to, czy cię kochamy, to... A to dowód. Robię ci czat niż czerwonej cebuli. A twój ulubiony Kuba gra w FIFA. Bez ciebie, bo nie chciałeś z nim grać. Nie no, chciał. Zaraz nie zgarniasz, Mati. Jezu, to brzmi jak nagranie do przyszłego dziecka. Cześć dzieci, ej! Bo zaraz mnie zgarniasz! A przecież, Kuba, pamiętasz, my robiliśmy nagrania, gdzie my nagrywaliśmy dla dzieci filmiki? W Abu Dhabi. A, jak byliśmy Tak, w Abu Dhabi? Tak, jak byliśmy w Abu Dhabi, to mieliśmy fazę, bo mi się wyświetlił jakiś taki TikTok, że jakaś właśnie parka, tak o, jak my teraz jesteśmy, sobie nagrywali takie, no, jak nagrywamy właśnie filmy, vlogi i adresowali to do swoich przyszłych dzieci i potem to faktycznie tam na ich ślubie leciało, no i że to potem Jezu, będzie do ich dzieci. A jest teraz taki trend, my że zapomnieliśmy. Na baby shower jest taki telefon, albo rodzice nagrywają właśnie wszystkich gości. No. I mówią, myślę, że będziesz chłopczykiem, nie mogę się doczekać, aż cię zobaczę, tu ulubiona ciocia, bla bla bla, to też jest cute. Ale pomyśl o tym, jak moje dzieci, w sensie mój pies, kiedyś obejrzy mojego YouTube'a i zobaczy, o! Moja psia mama miała kiedyś 14 lat. Moja 23-letnia mama robiła czat niż czerwonej cebuli. Dobra, wszystko już gotowe. Łącznie ze mną przyjechała Laura trochę nam pomóc i oczywiście jedzie z nami. Tutaj jest wszystko, co musimy zabrać. 4 torby, kwiaty i jeszcze tort, który dzisiaj przyjechał. Jest ekstra, także jedziemy do Baranów rozkładać niespodziankę.